I obojętnie, na jakiej pozycji zostanę wystawiony, to zrobię wszystko, żeby tam wypaść i zagrać jak najlepiej. Ja jestem od tego, żeby jak najlepiej trenować i przygotowywać się do meczów, a decyzje personalne podejmuje też sztab trenerski i mówię, ja mam tylko wyjść na boisko i w 100% wypełnić te wszystkie założenia i zagrać jak najlepiej dla drużyny. Mówię, to jest życie piłkarskie, mówię, ja się wygrywam, mówię, zawsze do każdego, my patrzymy przede wszystkim, mam taką filozofię, że patrzymy na najbliższy mecz, najbliższego przeciwnika. Chcieliśmy ten mecz bardzo wygrać, to było widać na boisku, robiliśmy wszystko. Zanim się zdominowaliśmy przeciwnika, stworzyliśmy sobie sytuację i pokazaliśmy kawał dobrej piłki. Jednak brakowało tylko i wyłącznie kropki nad i. Mówię, my przez cały tydzień pracowaliśmy tylko i wyłącznie na tym, żeby jak najlepiej przygotować się do jutrzejszego meczu. Zdajemy sobie sprawę, z kim gramy, bo Wisła Kraków jest dobrą, silną drużyną. I tak jak tutaj pan trener powiedział, możemy się spodziewać dobrego meczu, bo jutro zagrają dwie topowe i bardzo dobre, że piłkarsko przygotowane do drużyny. No tak, przede wszystkim mówię, chciałbym zagrać. To będzie decyzja sztabu. Dowiemy się na odprawie przedmeczowej, jaki wybiegnie skład na mecz. Ogólnie wszyscy zawodnicy wiedzą, z kim będziemy rywalizować i jakiego ma przeciwnika naprzeciwko sobie. My dostajemy też sporo informacji tutaj od sztabu trenerskiego i jesteśmy do każdego zawodnika, do każdego przeciwnika przygotowani indywidualnie. To jest na pewno nasz duży plus, tylko nie możemy zapominać, że przeciwnicy też analizują nas. Także to mówię, to w jedną i drugą stronę działa, ale mówię, wykonaliśmy kawał dobrej pracy w tym tygodniu i wierzę głęboko, że efekty tej pracy będą już jutro, a tak jak pan trener powiedział, mamy swój styl i chcemy grać swoją piłkę. Zrobimy wszystko, żeby pokazać się z dobrej strony i pokazać ten fajny, ciekawy, grający Śląsk.